Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2, Operacja Królewska Bestia. Idziemy, kochani, do gniazda żmij i kurde, coś mi się tu pomieszało z tymi ludkami. Czemu? Bo miałem już przygotowanych. Idzie Pixel, oni już są przygotowani, tylko coś tu się spierniczyło zwyczajnie. Idzie Fightboy, co by granatami zapierdzielać. I ktoś tu jeszcze szedł z nami. Grom. Idzie Grom, żeby leczył w razie czego, bo tam coś czuję, że będzie słabo. No i dobra. Aha, i zrobiłem tego. Jeszcze Arka Szpaka, chociaż... to jest postać jakaś chyba, kurde, nie wiem. wygenerowana. Bo to nie jest imię, nazwisko użytkownika, który napisał o tym, że chciałbym mieć właśnie... Arka Szpaka, no i Jarek Szpak tak wygląda. No i właśnie jest szturmowcem, także to jest zapasowa wersja Jane, nie? Jeżeli ktoś by chciał zapytać. Chociaż ty masz, kurde, też ten, cięcie. Ale nie, potrzebujemy, kurde, tego. Potrzebujemy Groma. Także idziemy ze skurczybykiem, zwanym Bradfordem. No i, kurde, mamy tutaj różne bronie. No i mam nadzieję, że damy radę. No i niestety tylko tyle tych tutaj przedmiotów w ekwipunku. Building Friendship, czyli to już powinien być no jakiś poziom jeden do tego. Dobra, nie przedłużając, idźmy. Bradford też dostał chyba jakąś, kurde, pancerz z tego. Wygenerowany tutaj z nowych przedmiotów, rekwizytów. In addition to several species of alien... Hold on, Doctor. We've got something. The data must be preserved at all costs. You must hurry! Take this and find Bradford! Plus 2 do defensywy. Unfortunately, our friend never made it to the evac point. I had hoped to meet my predecessor under less extreme circumstances. Still, I have tracked your signal to an area not far ahead. Good. Lead the way, Doctor. Aha, kochani, taka informacja może się przydać, może nie, że nagrywam ten odcinek, kiedy drugi raz z rzędu śpię 5 godzin, więc mogę jakieś głupoty gadać albo dziwne tutaj ruchy wykonywać. Normalnie są dwie, nie? Dlatego właśnie potrzebuję to cięcie. Nie mamy tur, znaczy czasu, więc... Some sort of precursor organism, just as long as they're not bulletproof. Aha. Super. Mega. No i właśnie dlatego dałem wszystkim tego Lightning Slasha. Znaczy, to jest Energy Wakizashi. Znaczy, szczególnie Wakizashi. Sniperów też nie brałem, ale wolałem wziąć Fightboya, żeby ewentualnie pierdzielnął granatem w jakieś miejsce sensowne. Jakbym tu pierdzielnął granatem, to by to było dobre. O, dzień dobry. Central, I have managed to restore portions of Dr. Valen's personal research logs. I will begin patching through what I can immediately. Testing? System dictation. This is... Patrzę, czy ktoś widzi więcej niż 4, nie? Czy tamte ktoś widzi? Bo teraz już się nie ruszę. To jest fubuki. Fubuki może się przydać z tym granatem. Mamy flashbanka w ogóle. Takiego gratisowego, większego. Kto musi dostać, kurde, ten poziom? Czy Grom, czy fubuki? Czy kto? Bo jest też Pixel, który ma... który ma dosyć mało tych umiejętności. Może ty rzuć. Boom. What?
While attempting to salvage materials from what appeared to be a totally inert storage system, I made an astonishing discovery. A single cryostasis unit remained intact and occupied. This changes... Co tu się dzieje, do cholery, gdzie ty uciekasz? A bo to jest ten! Nie, to jest jej ogon. Myślałem, że to jakiś żmija dodatkowy. To żyje. To nadal żyje. Dobra, gdzie są te? A tu. Aż tam. Wow, wow. No ale. Mamy całkiem niezłe strzały tutaj. Kurde, dobra. Super. Jak... Aha, bo my jesteśmy, kurde, widzialni. Zapomniałem w ogóle o tym. Aaa, fuck. Poison? Nie, nie ma poisona, bo są odporni. Ty jesteś, kurde, ten... Ty masz w ogóle trzy ukrycia? Wow. Jak zajebiście. Będziesz ten widział tylko tamtego. Ale ty masz jakiegoś... A nie, nie masz kolby. Fuck. Bo na pewno kolbę ma Bradford. Dobra. Wiesz co? Ty podejdź może tu, bo jak pierdzielnie jakimś kwasem. Aha, no dobra. It appears to be the remnants of an alien genetics facility. The damage to these containment units being so severe. I can only imagine the work that was being done here. Was she living out here? Just what the hell were you up to, Bolin? Dobra, spokojnie. Tu się nie spieszymy nigdzie. Chcemy wszystkich w miarę blisko mieć. Jane, dobra. I couldn't turn my back on them for a second. Oh yeah, Overwatch. Przeładujemy. Jakby ktoś chciał przyjść. W sumie, kurde, Bradfordowi przecież też mogłem dać ten. Zobaczcie, ile tu jest, kurde. Energy w akizacji, bo można mu zmieniać. Nice. Surviving cryostasis unit. I now have a rare opportunity, one never afforded to me during my. Bo ty masz kolbę. I am free to pursue. A to, ale to jeden strzał. No właśnie. Ale można, że tak powiem, strzelać do nich skądkolwiek. I zginą tak czy inaczej. A ten w ogóle... Masakra. No to była w sumie taka głupia decyzja trochę. Gdzie to się pali? A to się ten, góra pali. So I am
am certain some of my prior colleagues at XCOM would find the nature of my work here unsettling. I must persevere. I have no doubt these creatures would one day reach me. To by było dobre tutaj, nie? Regardless of my intentions. The results could have been disastrous. With my guidance, at the very least, I am preventing a potential. Bo z tej strony ich odpaliliśmy, więc wydaje mi się, że tu już raczej nikogo nie będzie. Kurde. Odpaliłem ich zajebiście. Tam jest 41. No to ma fajny zasięg. Tylko że tutaj, kurde, jak to rozwalę. Tylko nie widzę wszystkich. Tu jest jedna. Druga tu. Aha. Nie, no to widzę tę, ale nie widzę. A tu gdzieś aż. Nie no, trzeba ten granat pierdyknąć. Trzeba. This should help this little party. Super. Zwłaszcza, że mamy lepsze te celowniczki. Ty widzisz tu. Aha, bo nie rozwaliło tego. Kurde. Nie szkodzi. Mógłbym podbiec i ciachnąć, ale to w tym momencie wywołam, że tak powiem, zadymkę. Jest połowiczna osłona. Czy jednak, kurde, protokół wsparcia komuś? Nope. Miękki spust. Nic to nie dało. Kurwa mać. Bo ty możesz też zrobić run and gun. Jakieś sensowne miejsce. I chyba tak zrobimy tu. Tylko chwila. A, bo mamy tylko ciebie. Boję się, że on tu pierdzielnie kwasem. To będzie złe. No, podejdź tu. No, taka, powiem szczerze, ta misja nie jest wcale wesoła. Bradford, kurde, też niszczy. Mega. I have rerouted the outgoing signal. The unit must have been damaged during whatever conflict occurred here. The complete message is coming through now. An extreme biological hazard is present throughout this area. Genetically enhanced alien species in this region are of particular concern to the civilian populace. Do not approach under any circumstances. All attempts should be made to avoid contact with these life forms. This isn't a message. It's a warning.
Dobra, wydaje mi się, że nie będziemy stąd wychodzić. Z tego względu, że tu będzie ta pułapka zaraz, no właśnie. Super. Mega. Aj. Ale będzie mogła strzelić śmiało z każdej pozycji. A nie było ich tak jakoś dużo, chyba że to nie koniec jeszcze. Bo tutaj każdy może wbiec i zabić tę żmijkę. A tam trzeba będzie jakoś strzelić. Chyba że tam granatem. Aha, oni tutaj kurde szli, ale nie byli kurde ten. Ajajaj. Hahaha! No właśnie, bo ona już nie ma tego kurde cięcia, wiecie, darmowego, nie? Tam się trochę boję, kurde, iść. No ale cóż. O ja pierdolę, zobaczcie, co się stało. LOL! Tu by się przydał, kurde. Cięciomistrz. Kogo by tu dziabnąć? W pierwszej kolejce. Ty dobiegniesz tu? Dobiegniesz nawet tutaj. No i tak trzeba będzie zrobić, kurde. Bo tu będziesz miał chyba cięcie też, ale... Wiesz co? Kurde. Spadamy. Pytanie, czy kurde granatem może rzucić jednak gdzieś. Bo tylko nie widzę kurde kto tam żyje. Kto jest gdzie. Bo tu na pewno by granat poszedł w to miejsce. Nie trafiło, ale nie szkodzi. Damy tutaj protokola. Zaraz się zastanowimy, jak to zrobić, ale... No, chyba z tej strony. Góra. Aha, tu są dwie osoby, to już kurde. Wolałbym nie. Nie. Nie wbiegać tam, nie? No i Bradford jest. Bradford będzie widział kogoś stąd.
Nie. To ty może podbiegnij dalej troszeczkę, bo i tak jesteś niewidoczny. O, ja pierdzielę. No, w sumie witamy w legendzie, nie? Znaczy na legendzie tak naprawdę. Jeszcze z tyłu. Mamy tutaj jakieś overwatche. To jest z zewnątrz. Super. Fuck. I z tyłu jeszcze jest, nie? Fucking shit. Bo ty masz zwykłe cięcie, nie? Tutaj. Nie, muszę jakoś tak kurde teraz to przemyśleć mocno. Na pewno by się tutaj flashbang przydał. A, bądź są z tamtej strony. Jesteśmy kurde otoczeni. Bo oni są też tu. A jak podbiegnę i rzucę granat, to tylko tyle będę mógł zrobić. A nie rzucę granatu przez to gdzieś dalej. Bo tutaj, żeby rzucić granat, to oni są za daleko. Tutaj, żeby rzucić granat pomiędzy tych dwóch, to też jest za daleko. Mamy cięcie, w razie czego gratisowe. Potem co? Kogo będę widział stąd? Tę żmijkę albo kogoś innego. Dobra, jest to pomysł. I co? I tyle? Jane. No, Jane najlepiej wrzucić tu, ale ona ma mało amunicji. Bo ona by wtedy wszystkich niszczyła. Mogę podbiec tu i zastrzelić tu i udawać, że jest ok. Zawsze się można jakoś ewentualnie cofnąć na bezpieczną pozycję, na przykład tu. I próbować, nie? No i musimy, kurde, uwolnić tam. A kto tam spętuje w ogóle? Ty, 60%. Ajajaj. Chyba, żeby się dało. Zrobić mal... Nie.
Nie uda się. Są za dobrze rozstawieni. Mógłbym podbiegł tu. Mógłbym strzelić tu albo nawet tam, bo mamy tam kolbę, nie? No bo mamy też tamtych, kurde. I tamtych z tyłu warto by wykończyć jakoś. Bo na górę nie wejdę. Ty masz run and gun. To ty byś weszła na górę. Nawet tu. Bo ten z tyłu jest zabity, dobra. Czyli z jednej strony możemy mieć... no tak zrobimy. Chcę podejść tu, bo w miarę wtedy będę blisko i jeżeli ktoś się zbliży, to dostanie tak zwanego strzała. Teraz też jest 66. Bo tu mamy pewne trafienie, ale nie chcę. 60% na krytykala nie zabije raczej. No bo te strzelają i mają taki zasięg se, powiedzmy, nie? Znaczy celność. A tego, gdybyśmy zabili... Tylko chwila. Bo kogo mamy jeszcze? Mamy Fightboya. Który co może zrobić? Gdybyś ty, kurde, tych zniszczył. Gdzie ty możesz podbiec? Bo tych zniszczysz na pewno, ale to musiałbyś podbić gdzieś tu, żeby też być przynajmniej za osłonką jakąś, tylko z tamtej strony będziesz. Gdybyś tu mógł podbiec na niebieskie pole, to spoko, chyba że tu jakoś tu, ale to musiałbym tędy tutaj rzucić. A tutaj nie ma dziury takiej. No. Jakoś to, kurde, słabo widzę. Bo gdzie ty będziesz ten, że tak powiem, odsłonięty? No bo tu mnie przyjdą i dziabną, nie? Tak samo z góry w sumie też. Ciężka sytuacja. W sumie tu jest najlepsza. A miałem, kurde, miałem napierdzielać tymi, nie? Mieczykami, a to dupa. Ładnie, to nie był, kurde, tamten Maximilian Kolbe. Możemy tutaj... Bo czy ja mam człowieka tutaj? Nie. Dobra, czyli jesteśmy, że tak powiem, z tej strony póki co. Kryci. Tylko, że też miki mogą przejść z tej strony i slankować. Więc musiałbym się wycofać, nie wiem, tu. Tada będziesz sflankowany? Już wtedy nie. Tutaj będziesz nawet niewidoczny. Ewentualnie tu. Koło Bradforda. Tak zrobimy. Kurwa mać. No ammunition. No i sytuacja tu jest też. Tu mam leczonko. Ale wydaje mi się, że może się nawet cofniemy. Gdzieś. Czy chciałbym oddać strzał w sumie, nie? Ma odporność, bo ma apteczkę, nie? Żeby jakoś tak pierdylnąć. To będzie, kurde, nawet dobry pomysł. Ale to za chwilę, bo mamy tutaj light slasha.
takiego chyba cofającego się. Albo i nie. Ewentualnie mimika puścić. To nie jest głupi pomysł, bo tak naprawdę to jest ostatnia grupa, a potem będzie wiadomo kto, dla tych co wiedzą, nie? Tu mamy od 5 do 7. I to będzie for free. Kurwa. Jest pomysł z tym mimikiem, tylko jak go kurde rzucić? Bo może mimika rzucić gdzieś tu? Znaczy jak tutaj stąd będę, to rzucić gdzieś tam? Czy go będzie widziała też mija? Raczej nie. No bo jeżeli tutaj puszczę flashbanka na tych trzech, to będziemy w miarę, nie? No chyba, że to jest za darmo. Używa jedną akcję. Ale Jane, z tego co pamiętam, robiła takie akcje właśnie, no. I można by wyeliminować ewentualnie kogoś jeszcze. Albo rzucić mimika, tylko jesteśmy tutaj słabo. Bo stąd nie. Stąd też nie. Nie wiem, czy tam ktoś jest jeszcze, bo tutaj jest tamta. Ewentualnie po prostu posłać tam do piachu. I potem tu się ukryć. Tak, ciach. No, jest to pomysł. Tak zrobimy. No, ile tu kurde nikogo nie ma, nie? Dalej. Znaczy, no widzę tę, ale... Fubuki niszczy. No i mamy tutaj właśnie mnóstwo. Pętanko? Nie, no kurde! A przynajmniej do niego nie będą strzelać, nie? Przeładowanie. No tak. Ruch i przeładowanie. Czyste 86. Kurde, bo oni są w dobrym. A zaraz. A nie, jedna tu jest już mija. Są w dobrym zasięgu. Czy jednak tu, bo kto pomoże wtedy Fubukiemu? Chyba, że ktoś pomoże. No, mamy Bradforda. Tylko kurde, chciałbym nie zużywać tego granata. Ten jest bez sensu. We're green to go. 79 na tę. Bradford? To powinno być kurde napisane. Ile jeszcze? Nie wiem, czy nie tu? Nie. Ile tur trwa jeszcze? Kogo ty widzisz? Wiesz co, weź zabij ją. Dobra. Mamy wartę usuniętą.
Tu mamy zatrucie, więc tak to. Czy ty będziesz widział kogoś stąd? Będziesz. '39, naprawdę. Ja wiem, że zatrucie. Dobra, zostawimy cię. Na później. Będziesz mógł chlasnąć na przykład żmijkę. A tu jest druga jeszcze. Możesz podbiec tu, zabić. Albo zabić tamtą. No bo muszę, kurde, Fubukiego uratować. Fubuki zabije tamtą żmijkę na tyłach. A tu nie wiem. Wiecie co, dobra, trudno. Jakoś to trzeba będzie przeżyć. O ile się uda zrobić tak. Błagam cię. By się to jakoś odbiło fajnie. Czy się nie uda odbić? Bo jak się nie uda, to bez sensu. Patrzę, kto ma kolbę i ma Fubuki. Fubuki ma. No ale tu będziemy, kurde. Mamy mimika. Pobiec gdzieś tu. To nawet tu. Może z tej strony lepiej. Kurde, ale mimik też by się przydał. Nasza fa. Tu jest ten? Osłona jest. No dobra, trudno. Ty masz slasha tylko tu. Zresztą ty jesteś schowany. No tyle to i ja wiem. Kurwa mać, ludzie. Spętanie, zajebiście. No ale Bradford nie ma, kurde, umiejętności. Chyba że ma zatrucie i dlatego. No za... Such a large discrepancy defies any natural explanation. Something tells me that won't be the worst of our problems, Doctor. X-ray neutralized. No i pytanie teraz, kurde, czy ty jesteś? Nie. Czy ty jesteś, kurde, zarażony, czy nie? Nie, ty nie jesteś zarażony, bo masz, kurde, ten. Przecież. Immunity. A Bradford chyba jest, albo nie jest. Właśnie, kurde, teraz to już nie wiem. Dobra, czy ja kogoś mogę poleczyć? Mamy dwa. Centrala to tam dupa. Jane albo Fubukiego. Fubukiego.
A to jest protokół wsparcia. Tu jest 4, Fight Boy. Na Fight Boya poczekamy. Dobra. Kurde, długa misja, nie? Fucking shit. I felt sick and my vision swam. I was fading. Pierdole. The extent to which the elders tamper with the genetic fabric of their subordinate races knows no bounds. It occurs to me that this is the first male of the species I have ever encountered. Is this a form of population? Centrala ma 9. Wiecie co? Chyba centralę trzeba będzie poleczyć, bo on i tak będzie gdzieś tam musiał w środku stać. Bo ma jeszcze huragan stali, nie? Już mu brakuje jednego. Jednego punktu będzie mu brakowało, bo tutaj chyba są 3 tylko. Albo i o 4. Chodzi o to, żeby to kurde zatrucie przestało działać, nie? O, tu jeszcze trwa. Ty się, Pixel, do nich nie zbliżaj, bo to są zaraźliwe typy. Dobra, ty się wyleczyłeś. Centrala też się wyleczył, także Jane jest teraz zaraźliwa. Tylko... Ty tam na górze, albo i gdzieś, albo i tu. Fight Boy, ty się wyleczyłeś, nie? Wyleczyłeś, spoko. No i Jane, ty się nie zbliżaj do nikogo. Kurwa. Dobra. Ty już sobie overwatchuj tutaj. Ty mój miły. Ty miałeś w ogóle Shadow Strike'a. A nie, Shadow Strike to jest. Shadow Strike się przyda. Kurde! Myślałem, że to tylko Bradford może odpalić. Kurwa mać. Ale zjebałem teraz. Jeszcze raz skrzydlony, wyjście. Be subject Gamma. Vallen created a Viper King. Just what we needed. Missed the target. Kurwa. Że tak powiem brzydko. Bo on ma huragan stali, nie? Także się nie boję.
tylko że w tym momencie... No właśnie. Ogłuszenie! No i tyle. Nie za długa ta twoja reakcja. Come on! Dobra. Dałem wyłączenie nagrywania i prawdopodobnie skończyło to turę, co... Znaczy, że zjebałem. No właśnie dlatego. Bo resetują mi się, kurwa, ustawienia. W sensie takie, że... Super. W sensie tak, że mam pod... zakończenie nagrywania, koniec tury. Najgorsze jest to, że cokolwiek zrobimy... Władca będzie miał swoją turę. Aha, dobra, bo ty jesteś ten. Otumaniony. No właśnie, o tym mówię. Jak tu jest Bradford, to będzie okej. Znaczy no. Ty przynajmniej jesteś, kurde, za tym. To jest spoko, że tu ma zerwanie. LOL. Reading at incredibly low temperatures. You are at risk of severe tissue damage if exposed. Good to know, doctor. Dokładnie, good to know. Tu się trzeba schować gdzieś. Czy ja będę mógł kogoś do kogoś strzelić stąd? Będę mógł do władcy. Fuck. Błagam, traf go. Nie uciekaj nigdzie, bo Bradford ma na ciebie przecież tego. Trochę mi szkoda zużywać tego. Bo bym sobie pierdyknął tu. Gdzieś na dwie żmijki. Ale muszę. I love these bad boys. Zerwiemy mu jeszcze pancerza. Trzeba go szybko pozbawić, kurde, jeszcze chyba trzy życia. Będzie uciekał, no właśnie. Dobra. Dajmy mu uciec i zajmijmy się resztą, bo kurde, nie mamy tury. To jest darmowe w sumie, dobra.
Albo ciepniemy za czwórkę. Za szóstkę, będzie mniej później. Wiem. Mimik dla nich. Spętanie nieudane? Poważnie? Oj, kurde, idźmy stąd szybko. Aha, bo to już kurde tamtymi. Nie będę mógł sterować. To niedobrze się wydarzyło. No to wyobraźcie sobie, jaka będzie sytuacja na przykład z mamą Berserker. Wszyscy ranieni zostali. No to też kurde, nie wiedziałem, że może się trucizna przenosić z człowieka na człowieka, jak obok stanie. Także widzicie, jakich rzeczy można się dowiedzieć. Dobra, widzimy się w bazie. Masakra. No, Bradforda w sumie się nie bałem. LOL. Ale mamy awans. Sanitariusza chyba weźmiemy. Bo wtedy będzie można właśnie 4 razy leczyć. No. when firing the soldier has shot him at cost. A, to jest do tego. Do granatnika. Spoko. Oj. Dobra. A, bo tu jest jeden właśnie, tu mamy hit munition, nie? Grenade armor piercing. Zwiększony, czyli więcej, kurde, zadajmy obrażeń pod tym, nie? Pod pancerzem. Masakra. No dobra, czy tu się coś dzieje? Takiego, że musiałbym jeszcze zrobić? Wydaje mi się, że nie. Że czekamy tak czy inaczej na usunięcie złomu. Pole walki. Aha, to są jednostki zasobów, takie zwykłe. Albo informacje. Mam nawiązany kontakt tu. W razie W. Placówka obcych. Co ja muszę zrobić w ogóle? A, otwiera czaszek na poligonie. A, no właśnie. To jest dla rezystensów, ale to nie wiem, czy to chcę robić teraz. Tak. Ale wydaje mi się, że zrobimy tak. Bo ten granat plazmowy będę potrzebował i właściwie... Tak, jest 12, a tu jest 18. Ten granat plazmowy zrobił za 8 dni. To by było spoko. Potem
Po dodatkowych dniach niebieski ekran. I byłoby git. Bo dopiero po otwieraczu czaszek pojawiają się powoli, znaczy jak się tam dostaniemy do oficera, pojawiają się kodeksy. I właśnie kodeksy są na niebieski ekran, więc chciałbym właśnie w tej kolejności to mieć, żeby móc już strzelać do kodeksa z niebieskiego ekranu, a wcześniej rozpierdzielać wszystkich granatem plazmowym. Tylko że może coś takiego, skoro już jest 5 dni. Dobra, niech tak będzie jak jest. Widzę, że zasoby, bo mamy 44, przed chwilą właśnie wydałem pieniądze, ale to musiało być wydane prędzej czy później. Jakieś rany. Fuck. Mamy 25 dni, spoko. Nic tu nie chcę. To jest przekaźnik zasilania. Mamy nieprzydzielonych techników. Bo tu prawdopodobnie mamy gremlina, tak? Alien. To są dwa gremliny. No i chyba tyle. Trochę kasy dostałem za usunięcie złomu, no ale nic z tym nie zrobię na razie. Super. Jednostki zasobów chyba nie. Weźmiemy sobie informacje. A nie, tamto kurde się ten. Skończyło. Super. Super, super. Zrzuć zasobów za 3 dni. Rany wyleczone. Uwaga i... Aha, bo to jest kasa, dobra. Scanning times are double, to niefajnie. Scanning times are brigades, to bardzo niefajnie. Aha, czyli będą odporni. Mamy 20 dni, mamy otwartą tą, znaczy dostęp do placówki, więc z tym, znaczy tym się nie martwię. Spoko. Odcięty szpon. No dobra, kurde. Pytanie, czy mamy już, znaczy kogo mamy, o tak, dostępnego. Rannych czterech. Jane, Pixel, Fight Boy, 44 godziny. Tu 11 dni. Jacob. A czemu ty jesteś taki tak długo ranny? To jest dobre pytanie. Ale chciałem wejść tu i zobaczyć, czy są jakieś nowe taktyki. Mamy wielkość drużyny większą, wojnę zintegrowaną, ale i tak nie mamy póki co. No żadnych tych chipsów, nie? Mściciel. Albo błyskawiczny atak. Nie, to wydaje mi się, że nie. Mamy tutaj do kupienia ewentualnie. Niebieskie ekranowce. Myślę, że jeden możemy kupić. No i też granat jem, ale to na razie sobie podarujemy. Dobra, kochani. Na następną misję pójdziemy, kurczę, na nieprzydzielony technik. Co ty gadasz? Gdzie? Tu jest gremlin i gremlin. Nie, no jest, okej. Okay. Tu muszą być, tutaj są dwa te gremliny, tu na poligonie się robi, przekaźnik zasilania nie jest potrzebny na razie. We have to keep after that thing, Commander.
Dr. Valens seemed pretty concerned about these test subjects running loose. Nie, przekaźnik zasilania, nie. Coś to kurde było potrzebne. Aha, szatan. Do psioniki. To będzie psioniczny, a tu będzie gdzieś coś. Nie wiem, dobra. Dzięki kochani za uwagę, trzymajcie się. Prawdopodobnie będzie wyglądała sytuacja tak, że pójdziemy na tę misję z zasobami. Potem prawdopodobnie uderzymy na placówkę i po placówce uderzymy na... No, do Sparka. I tyle. Dzięki, jeszcze raz trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.